Czego uczy mnie Biblia, Pismo Święte, w liście Jakuba, pierwszy rozdział, szósty werset? Ten, kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, gnanej i miotanej przez wiatr, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny na wszystkich swoich drogach. Oraz Jakuba 4,8, przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. List Jakuba 4,8. Tak, Słowo Boże mówi wyraźnie, że ludzie o rozdwojonej duszy mają i będą mieli kłopoty. Zatem Słowo Boże zwiastuje kłopoty ludziom o rozdwojonej duszy. Określenie człowiek o rozdwojonej duszy pojawia się tylko dwa razy w Nowym Testamencie. I to obydwa razy w liście Jakuba. Jest to przykład hapaksu. I są 63 hapaksy w liście Jakuba. A z tego 13 z tych hapaksów tylko w liście Jakuba i nigdzie indziej. To jest bardzo ciekawa kwestia, jak ciekawy jest list Jakuba, który jest jednym z najwcześniejszych listów. Według przekładu Piotra Zaręby jest powiedziane, że jest to 47 rok wręcz po Chrystusie spisanie listu Jakuba. Najwcześniejszy, chyba nawet wcześniejszy niż list do Galacjan, który też jest bardzo wczesny. List do Galacjan, jeśli popatrzymy, to jest tutaj według przekładu Piotra Zaręby z 49, czyli 2 lata później. I to określenie człowiek o rozdwojonej duszy jest bardzo malowniczym określeniem, malowniczym wyrażeniem. Niektóre przekłady podają to znaczenie jako człowiek o dwóch umysłach lub człowiek rozdarty duchowo. Kiedy myślimy o ludziach, których Pismo Święte opisuje jako tych, którzy próbowali podążać za Panem, jednocześnie ulegając innym wpływom, widzimy tragiczne rezultaty. Chociaż Lot był sprawiedliwy, to jednak wprowadził się do Sodomy. Można powiedzieć, że został członkiem Rady Miejskiej Strefy LGBT. Tak jak teraz niektóre gminy mówią, że są wolne lub też otwarte, to Sodoma jest historycznie identyfikowana jako strefa otwarta na i dręczył swoją duszę. Chociaż Miriam radowała się z Mojżeszem, po wyzwoleniu Izraela nad Morzem Czerwonym, to jednak później wystąpiła przeciwko niemu, przeciwko Mojżeszowi z powodu uprzedzeń i zazdrości. Chociaż Salomon znał niebezpieczeństwo nieprawych związków, zdecydował się kochać wiele bezbożnych kobiet i wkrótce stał się nielojalny wobec Boga. Jeśli nie chcemy powtórzyć tych błędów, wersety z listu Jakuba dają nam pewną moc i pewną pomoc. W rozdziale pierwszym wierzący są zaproszeni do szukania mądrości poprzez proszenie o nią Boga z wiarą. Jeśli zamiast tego będziemy mieć wątpliwości podczas modlitwy, staniemy się ludźmi o rozdwojonej duszy, o podwójnym umyśle, niestabilnymi we wszystkim.
Prawdą jest, że chrześcijanin może czasem mieć poczucie niepewności co do Bożego działania i dróg, ale wątpliwości z listu Jakuba, pierwszy rozdział, to tego typu szkodliwe podejrzenia, które sugerują nam, że Bogu nie można w ogóle ufać. Jeśli modlimy się do Niego, nie mając wiary w Jego moc i dobroć, jaką będziemy mieć stabilność? Następnie Jakub w rozdziale 4 skupia się na samolubnych namiętnościach, które powodują awantury, kłótnie i spory wśród wierzących. Pycha i zazdrość prowadzą nas do wywyższania się albo do poniżania innych, a to prowadzi do wielu kłopotów. Skoro oczyszczamy nasze serca przez wiarę, bo Pan Jezus Chrystus przez wiarę oczyścił nasze serca i to jest Jego dzieło w nas, to znaczy, jeśli przyznajemy się do naszych mieszanych motywów i uznajemy je za szkodliwe, pokutujemy za nie. Nie będziemy już dłużej dwulicowi. Wtedy Pan, który daje łaskę pokornym, będzie mógł nas podnieść z upadku. Zatem list Jakuba, rozdział 1, werset 6. Ten, kto wątpi, podobny jest do fali morskiej gnanej i miotanej przez wiatr. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny na wszystkich swoich drogach. List Jakuba, 1, rozdział 6, werset i 8. Przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. List Jakuba, 4, rozdział 8, werset. To była informacja o wierzących, którzy mają rozdwojoną duszę. A co z tobą, przyjacielu? Czy ty wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Bo jednak ci ludzie, którzy mieli rozdwojoną duszę, ale byli zbawieni, jak Samson, jak Lot, jak Salomon, czy jak Miriam, pójdą oni jednak do nieba. Ale jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to wtedy nie pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bez Pana Jezusa Chrystusa czekają cię wieczne płomienie. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. On umarł za twoje grzechy i zbawienie jest tylko u Chrystusa Jezusa Pana.